trzeba się ogrzać. Witajcie w pierwszym takim odcinku. Jak widzicie, przede mną stoi duży Fiat, dokładnie FSO 125P z roku 1985. Generalnie wam opowiem co i jak, w skrócie. A mianowicie, kupiłem sobie kiedyś w styczniu około 24 ten oto samochód, a raczej dwa, tam drugi stoi, ale zaraz do niego przejdziemy. I będę próbował go odrestaurować, w skrócie. Już tutaj trochę zajęło mi rozłożenie tego namiotu. Jeszcze będę go uszczelniał i tak dalej, bo mam jeszcze do zamontowania tę tylną ściankę. I będę to uszczelniał po to, żeby ta właśnie nagrzewnica, to ciepło, które z niej się wydobywa, zostało tu jak najdłużej. Przyda mi się do blacharki, wiadomo. Generalnie, w skrócie mówiąc, w tym aucie będzie to nie lada wyzwanie, widząc po jego stanie. Tam już błotnik widać, tam dziury są, tu pas przedni jest nieźle rzeźbiony kitem. Tu już nawet stąd pewnie widać ten kit. No i co, będę próbował go odrestaurować. Jeszcze powiem wam na wstępie, że nie jestem w tym profesjonalistą. Nie jestem w tym profesjonalistą generalnie, więc nie wiem jak mi to wyjdzie. Jak wyjdzie mi źle, no trudno. Nie każdy robi wszystko idealnie. A zrobię go na tyle, żeby jeździł. A raczej się postaram. Tak więc no, może przejdę się dookoła i wam pokażę mniej więcej co i jak. A więc, w aucie już trochę sobie... trochę sobie eksperymentowałem, jak widać tam już słupek B już trochę jest zrobiony, ale będzie robiony na nowo, tam epoksydy testowałem jakieś i tak dalej. Tu już komora silnika, jeszcze trochę muszę tutaj ją wypatroszyć, na przykład wyjąć te serwo hamulcowe albo te zamki, nie? Jeszcze tam mi na przykład zostało. Generalnie. I tutaj właśnie widzicie, jest słupek C, już był trochę przeze mnie robiony, ale będzie on robiony jeszcze raz. Tutaj testowałem epoksydy i tak dalej. Takie tam umiejętności. Tu już na przykład robiłem kiedyś, ale to już w wakacje tamtego roku już mi się tak tego auta nie chciało robić. Nawet nie było za bardzo jak, bo pogoda i tak dalej. I co, będę go czyścił, generalnie już zacząłem nawet. Więc tak, tutaj podłoga jest do roboty. Tu jest takie największe dziurko w tej w ogóle w podłodze, jakie tu jest. Tam jest takie małe coś, tutaj już sprzątałem w Fiacie. Tam jest na przykład wstawiona blacha przez blacharza. Tutaj jeszcze będę musiał ten syf ogarnąć. Tu też, tu powynosić to, co niepotrzebne mi. No i podswitka. No, to ciekawie. Będzie kabriolet. Nie no, oby nie. No i tak się mniej więcej prezentuje Fiat. Będzie robiony, oby. Mam nadzieję, że będę miał chęci go robić. W międzyczasie może pokażę wam dawcę, bo to jest temat możliwy na kolejny odcinek. A więc tutaj mamy jeszcze drzwi od Fiata, ale to mniejsza. Jest tutaj dawca nasz. Nie wiem w ogóle nic na jego temat, jedynie widzę w jakim on jest stanie. No niestety. Błotnikiem można sobie poruszać. Progi o dziwo ma, tylko końcówki progów z dwóch stronach są rąbnięte. Może pokażę wam wnętrze, jak kamera to załapie. To jest mniej więcej coś takiego, jest niestety syf w środku. Siedzenia są w miarę całe. I mam w nim sporo zapasowych, nowych, nieużywanych części, jak na przykład widzicie tam. To jakieś serwohamulcowe, to jakieś nowe plasticzki od tylnych lamp, klosze. Tam na przykład widzicie Delphi, tam chyba klocki hamulcowe jeszcze leżą. Jakieś gazety z lat 90., 2000. No i to jest możliwe, że temat na kolejny odcinek. Czyli rozbieranie dawcy. Myślałem, czy to robić, czy nie, no ale chyba zdecydowałem. Przecież potrzebne mi są z niego generalnie, bo podłoga chyba jest zdrowa, z czego widziałem. Potrzebne mi są blachy do tamtego Fiata.
Tak więc, no. Dobra, to by było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powiedzcie mi, co sądzicie o tym. Tak więc, to byłoby na tyle. Widzimy się jutro, za 2 dni zobaczymy. Trzymajcie się.